Siemanko, jestem Lucek, to jest Farming Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy jeździć Dodge Charger, tak się czyta tą nazwę. I najpierw muszę go sobie trochę stuningować. Najfajniejsze jest w nim to, że można sobie wlot powietrza na most wywalić do góry. Pyk, patrzcie na tego mafokera, cyk, jak to wygląda. I perfekcyjne, standardowe malowanie. Ja nie wiem, czy ja będę musiał coś z tym samochodem jeszcze robić, bo on tam w klasie chyba S1 albo S2, nawet nie patrzyłem. Zobaczymy, jak on śmiga. Co jakiś tutaj tuning standardowy się do niego zainstalował. Zaraz zobaczymy. S1 prawie wymaksowany. Patrzcie, jak mu się tam wszystko ładnie, ojej. Możemy tutaj taką ławkę z przodu zainstalować. Taki spoiler. No i maskę mamy tutaj taką, no to haha. Kurde, no. Ej, patrzcie, tu się też w środku coś zmienia, wow. Nie no, oczywiście chcemy taką, tak z szybkich i wściekłych. Oczywiście, że tak. Napęd mamy oby nie na 4 koła. Bo tu niektórzy też mają takie zapędy, żeby robić napęd na 4 koła w takim samochodzie. Sprawdzę jeszcze, co my tutaj mamy poinstalowane, no bo jest to automatyczne ulepszenie, ale widzę, że na bogato. Na bogato tu polecieli i zrobili nam Chargera. Tak, tu mamy to. Co tam jeszcze chciałem z nim zrobić? Jakieś malowanie? Nie, nie będę się w to bawił. Dzisiaj, na dzisiejszym odcinku, będziemy jeździć Chargerem. Ale co będziemy robić? No będziemy robić misje. Znaczy no, te wszystkie rzeczy, które wpływają na to, ile ja mam fanów. Wyścigi, nie wyścigi, te wszystkie rzeczy, bo ja tego nie jeżdżę. Ja jeżdżę głównie multiplayer, gdy sobie gram. No i to też trzeba by było porobić, żeby, zobaczcie, tu mam jakieś pokazówkę, tu jakieś coś tam, tu jakieś wyścigi nieskończone, no słuchajcie, tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja postanowiłem się na za to wziąć na odcinkach. No i dzisiaj będziemy sobie jeździć kultowym Chargerem. Wiem, że się czyta Charger, tylko tak mówię, żeby trochę powtórzać. Zobaczmy jeszcze, co tutaj z tuningiem słychać. No na razie, no co, no, Charger na pewno nie będzie się dobrze prowadził. Jest to stary muscle car. No ja widzę, że tutaj tuning jest już w miarę porobiony. Dyferencjał jest ustawiony tak, żeby nas nie buksowało. Okej, zobaczymy, co potrafi. Klasa S1. Zobaczymy prędkość maksymalną. Ja wiem, z trakcją i tak będę miał problem. Opowiem wam dzisiaj historię. Opowiem wam historię, zgadnijcie o czym. O sobie. Egoistycznie. Nie, no bo wiecie co, ja tak robię sobie zdjęcia, dużo zdjęć sobie robię. I na Instagrama je wstawiam, nagrywam się na filmikach i nagrywam się tutaj, o teraz jak nagrywam sobie tą grę, no nie? I wiecie co, nie wiem jak to jest, najgorzej wyglądam na tej kamerce, na której... którą nagrywam teraz ten gameplay, na przykład, albo szereg inny. Ja normalnie tak nie wyglądam. Ja wyglądam inaczej niż na tej kamerce, tylko ona jakoś tak przekłamuje ten obraz. Nie wiem, że mam jakieś czoło wyższe, że wyglądam... no jak jakiś... sorry, pedał. Po prostu. I dużo osób, które wbija na mój kanał, żeby poglądać jakieś filmiki, wiecie, tak z czapy, pierwsze wbicie, jak gdzieś tam zobaczą filmik, bo się pokazał na pierwszej stronie, myślał sobie, no kurde, co za pedo. Ja się im nie dziwię po trochu. Wiecie, ja mam dystans do siebie, no widzę, jakie są fakty. Ja tak nie wyglądam. A wiem, co myślicie teraz. Myślicie, Lucek, pogódź się z tym, że po prostu jesteś brzydki. Okej, chyba będę musiał tak zrobić. Nie, ja się nie uważam za jakiegoś brzydkiego, ani nie uważam się za atrakcyjnego. Cieszę się, że nie wyglądam jak jakiś 15-letni chłopak, bo niektórzy faceci w moim wieku potrafią tak nawet wyglądać. To jest straszne. Ja jestem zadowolony ze swojego wyglądu, chociaż może najprzystojniejszym facetem na świecie nie jestem, ale podoba mi się sobie. Nie oczekuję od mojego wyglądu czegoś więcej. No to jak patrzę na te filmiki, te wszystkie gameplaye nagrane tą kamerką internetową, którą nagrywam teraz, no to mnie po prostu skręca. No myślę, co za gejus prawdziwus. Och! Straszne to jest, straszne. Tutaj mamy pierwszą pokazówkę. I to jest pokazówka drifterska. Spróbujmy to ogarnąć. Myślę, że dam radę Chargerem. Zobaczymy, no nie jest to samochód zrobiony na drift. Dyferencjał też ma tak ustawiony. Dyferencjał też ma tak ustawiony, żeby właśnie
nie driftował za mocno. Ja tu mam zdobyte dwie gwiazdki. I tu trzeba mieć chyba z 80 tysięcy. Nie, 80 nie, przesadziłem. A może nie? Już nie pamiętam, ile tu trzeba było osiągnąć. Możemy to sprawdzić. 50 tysięcy. No to powiem wam, że tym samochodem, no, może być ciężko. Najlepiej chyba atakować z tamtej strony. Teraz 37 tysięcy szarpnąłem? Nawet nie patrzyłem na te punkty, bo tak przejechałem sobie kontrolnie, ale kiedyś już tą strefę driftu jechałem. I nie tylko Isettą BMW, ale też innymi samochodami. Także kolejne podejście. Chyba jeździłem tutaj BMW E36. No, 50 będzie ciężko tu szarpnąć. Muszę sobie trochę dyferencjał zablokować. Nie jakoś tam hardkorowo. Okej, a później przywrócimy te normalne ustawienia. No dobra, to teraz co? Spróbujemy z tej strony. Może się uda. No już byłem blisko tym razem. Ja tu chyba, nie wiem, jaki tu miał najwyższy wynik. Ale mnie spowolnili, no kurde, ale bombardują. Kurde, no mało brakowało. No, udało się chargerem to zrobić. Świetnie. Zaliczyliśmy strefę driftu. Powinienem dostać. A, nawet rekord życiowy rumnąłem tutaj, ale spokojnie można tutaj więcej szarpnąć. Chociaż muszę przyznać, że chargerem bardzo, bardzo przyjemnie tu poszło. Zmienię sobie ten dyferencjał z powrotem na takie wartości, jakie miałem. Tu chyba było 50 i tu jakieś tam 30%. Dajmy tu 20. Gitara. No i jedziemy teraz chyba na jakiś wyścig, bo tutaj w okolicy coś jest w mieście. Coś tutaj jest, jedziemy. Powiem wam, że tutaj jak sobie tak jeżdżę tym chargerem, to jest całkiem przyjemnie, kurczę, daje radę nawet. No ale dopiero to się okaże na wyścigu, co on potrafi. No bo wiadomo, po jeździe dowolnej to się śmiga, śmiga, cyk, cyk. Jak przychodzi co do czego, to nagle okazuje się, że samochód jest zupełnie inny, niż się okazywało to na początku. Okej, kontynuujemy mistrzostwa. Mógłbym sobie pocisnąć wyścig. Nie. Aha, wiem, o co biega. Ja tu muszę jeździć Mercedes. No dobra, weźmy sobie, śmignijmy to chargerem, wyścig pokazowy. I zobaczymy właśnie, jak mi pójdzie. A później będziemy kontynuować już kampanię, no nie? Czyli weźmiemy sobie mojego Mercedes Horizon Edition i spróbujemy coś wygrać. W poprzednich odcinkach no miałem spory problem, aby to załatwić. Było to nie lada wyzwanie, bo te boty są ciężkie. I też pisaliście mi w komentarzach, niektóre osoby mi pisały w komentarzach, żebym sobie włączył kontrolę trakcji. No już się tak nie męczyć z tymi niektórymi samochodami, zwłaszcza w klasie S2. No, nie ukrywam, są z nimi problemy. O kurczę, Charger ma naprawdę bardzo fajny start. No, zobaczymy, jak będzie dalej. Chciałbym się tutaj trochę z innymi też samochodami pościgać. Nie tylko masukarami, żeby sprawdzić, czy on sobie da radę z jakimiś tam Lambosami, Ferrariami. Te przeszkody na drodze są bardzo kłopotliwe niekiedy. Potrafią mocno spowolnić. O kurde, ale wyrwali. Co oni tak... Jak oni tak jeżdżą? Widzieliście to? Skubańc. A ja wiem, czemu oni tak jeżdżą. Bo ja tutaj mam najtrudniejszy poziom trudności, najwyższy. Ja mam tutaj poziom nie do pokonania i oni... oni nie wiedzą, co to jest... co to jest strach, ani co to znaczy wolno jechać. Zobacz jak... Ale kurde, skubańc przyspiesza. No jak? Nie no, wiecie co, wezmę sobie poziom trudności ekspert, tak jak wcześniej miałem, ale wyłączę kontrolę trakcji. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Te samochody na tym poziomie najtrudniejszym są jakieś powalone. Ja nie wiem, jak z nimi wtedy mam grać. Chyba rzeczywiście musiałbym wszystkie możliwe pomagajki włączyć, ABS, kontrolę, stabilności, niestabilności i wszystko. Bo oni wtedy co jest? Teraz też wcale nie gorzej przyspieszają. Wow.
Dobra, ale teraz może... Kurde, co? Czemu oni wszyscy jeżdżą tymi samymi samochodami? Może ja powinienem swojego pod względem mocy trochę podkręcić? Chociaż oni i tak już mieli dosyć mocno. Ich nic nie zarzuca, ja nie wiem. Czy ja rzeczywiście jestem takim słabym kierowcą, czy jak? Wyłączę tą muzę na chwilę, bo... Muszę się skupić na jeździe. Kubańce, kurczę, ale ta końcówka mi nie wyszła totalnie. Cofanie mam w ogóle wyłączone. Oni jakimś Camaro Horizon Edition, nie? To Camaro jest takie dobre? Ja widziałem, że tam dużo osób tym samochodem wymiatało, no ale kurde, naprawdę na prostych samochód jakiś jest, nie wiem, mega. Charger też w sumie bardzo fajnie się nim jeździło. I wcale z tą trakcją nie było tak źle, dało się go opanować. Bug Mono Horizon Edition to jest rzecz, którą chciałbym wygrać, ale już mi przeleciał 2000 kredytów. No trudno, nie zawsze się wygrywa. Tutaj jeszcze mamy do zrobienia mistrzostwa, te które wybrałem, czyli BMW kontra Mercedes AMG. Chętnie sobie pojadę, zwłaszcza, że teraz mam ten niższy poziom trudności ustawiony, więc myślę, że bez problemu sobie damy radę. Ja tu mam takiego fajnego Mercedesa. Właśnie, wygrałem raz tego G65. Mercedesa, o, on jest w klasie B, trzeba by go kiedyś zrobić sobie, no nie? Tu mam jeszcze parę Mercedesów niezrobionych, tego mam w klasie S1, tego mam, dobra, biorę sobie mojego ulubionego, czyli C63, wszystkie Mercedesy będę musiał sobie zrobić, nawet tego A45. Ten A45 już tak bardzo słabo brzmi w tej Fordzie, w rzeczywistości on ładnie brzmi. Dużo ładniej niż tutaj w grze, no a już w grze bardzo fajnie za to brzmi C63, to jest taka o wisienka na torcie, taki uwielbiam, w Forza Horizon 2 też fajnie brzmiał. No to co, lecimy, tutaj jesteśmy w ekipie, powinniśmy być w jednej ekipie z Mercedesami, no ale nie jesteśmy niestety, ale się ładnie brzmi mój Mercedes. No i co, poziom trudności? Mamy naprawdę plus 90%, przewijanie wyłączone nawet. Także jest hardkorowo. Poziom ekspert przeciwników, myślę, że do pokonania. Próbujmy. Będę cały czas skupiony.
Moment, jeszcze im tylko zdjęcie zrobię, bo widzę, że parę tam samochodów wartych uwagi jest. Powinienem zrobić to na starcie w sumie, ale okej. Okay. Jeden tylko. CLK GTR. Wow! No to był trochę fajny, trochę trudny wyścig, ale się udało. Myślę, że mogę dać jeszcze poziom wyżej i zobaczymy, czy będzie mi szło. Jak skończę sobie karierę, to myślę, że zacznę robić sobie te wyzwania takie. Chyba to jest na takiej zasadzie, że moi znajomi wysyłają mi różne wyzwania. Ja patrzę, potem skrzynka jest zapełniona różnymi tam. No i można je sobie robić, albo ich sobie nie robić, jak się chce. Są porozmieszczane po całym świecie i są ciekawe. Trzeba na przykład, ktoś tam sobie wymyślił, że trzeba zrobić Audi R8. Hey, Zoe. I met a fan last night. Said 50 of his friends were coming up from Sydney. I think we might need to expand again. Okej. Tam są różne zadania, że żeby na przykład Audi driftować, no nie? I trzeba tam ileś punktów sobie zdobyć. Okej. Okay. Tutaj mamy właśnie Mercedesa CLK GTR. Chciałbym go wyzwać na pojedynek, bo za niego dostanę sporo punktów. Bierzemy się za niego. Myślę, że nie będzie tak trudno. Nie podoba mi się ten Mercedes CLK GTR. Jest taki płaski strasznie. Nie ma co podziwiać w nim. Mercedes to powinien być Mercedes. Trochę bardziej taki masywny moim zdaniem. Nie no, oczywiście no każdy lubi to, co lubi. Wow! No chyba się uda bez problemu. Tak, próbuję tam złapać strumień aerodynamiczny, ale z czym do ludzi, człowieku? Pyk, elegancko wygrałem. No ile punkcioku? 57 tysięcy kredytów i... czysta jazda. No mało tej czystej jazdy dostałem, dobra. Jedziemy rozbudować festiwal prawdopodobnie, bo... moment, a możemy jeszcze te wyścigi sobie śmignąć? No jakbym chciał, to możemy. Możemy sobie rozbudować ten festiwal, możemy sobie jechać i tu rozbudować. Myślę, że pojedziemy na tą zatokę, bo tutaj odblokuje nam się... później taki wyścig dookoła całej mapy. Bardzo bym chciał. Weźmiemy sobie szybką podróż. Nie lubię się specjalnie w tym mieście ścigać. Forza bardziej mi się kojarzy z takimi otwartymi terenami, dużymi prędkościami, szeroką drogą, a w tym mieście jest tak... tak sobie, no nieciekawie. Moim zdaniem ciekawie jest bardziej na tych pozostałych obszarach, zdecydowanie. No i będzie trzeba zrobić Mercedesa G65 na offroady, myślę. Też prawdopodobnie fajnie brzmi, jeszcze chyba nim nie jeździłem nawet. Four stages, 50 bands every day, live music from dawn until dusk. To jest taki, to jest taka dubsta z GTA, no nie? Oczywiście dubsta też jest, znaczy Rockstar inspirował się Mercedesem z napędem na 4. Oh shit, no tutaj już mamy poważne samochody. Tak jest! Pagani Zonda Cinque, to jest samochód, na który czekałem. Pięknie, właśnie ten samochód chciałem mieć. Elegancko. Możemy sobie tutaj wybrać projekty, a zobaczymy sobie jakieś. Dawno żadnego sobie projektu nie wybierałem. O, to jest fajny projekciok. Bardzo podobny chyba do standardowego. Nie, standardowa jest biała, prawda? O, shit, nie mogę go kupić. I mam tylko... no, nie fajnie. Czemu akurat ten jest taki drogi, no? Ja miałem tyle kasy. Cholera. Tak to muszę go kupić za 2 miliony. No tam trochę więcej. No też bym sobie uzbierał. A nie mogę po prostu tego nie wybrać? Okej. Okay. Nie muszę nic kupować. Żadnego z tamtych nie chciałem. Tego GTR-a 2017 to już są tak oklepane, że mi się go nie chce nawet brać. No ale dobra. Mam jeszcze szereg innych samochodów, na przykład tego Astona, którego by trzeba było wypróbować sobie już tak w takiej normalnej jeździe. Bugatti mi się fajnie jeździ. Jakiś sobie tutaj wybiorę inny. Mam masę tych samochodów.
Aventadora, Hurakana, przecież mam premia do umiejętności. Hurakanem jeszcze ani razu nie jeździłem. On jest już jakoś ulepszony standardowo. I tutaj przy nim nic nie trzeba robić, po prostu się go bierze i się jedzie. Jeszcze Hurakana w ogóle w tej części nie miałem. Pyk. Mamy bagażnik. Okej. No teraz to już w ogóle nie wiem, który samochód dać na miniaturkę tego odcinka, bo tu chyba jeżdżę wszystkimi po kolei, no nie? Dobra, teraz tak, mamy tu strefę driftową. O Jezu, ile tego jest? I tylko jeden wyścig na to wygląda. Tu jakiś offroadowy, jakiś crossowy. Sprint w dżungli. O kurczę, to może być ciekawe. O, bardzo, bardzo fajnie się nim jeździ. Oczywiście, gdy dodajemy gazu, no to problem jest ze skrętem. Niestety, auto tak sobie skręca. Mamy tutaj premię do umiejętności, zgadza się? Więc powinienem tu dużo tych umiejętności zdobywać. Ja i tak tych punktów umiejętności mam bardzo dużo. Mam ich 43, przed chwilą sobie coś tam jeszcze kupiłem. Mam nawet Will Spina do wylosowania, żeby coś sobie tutaj dostać. I myślałem, że Eworka wpadnie. Okej, okay. Innym razem. Jedziemy. Tu mamy jakiegoś wyścigu. Tutaj wyścig już nocny, ale wszystkie wyścigi nocne skończyłem, także już nie ma co. Lecimy z tym. No i wyścig pokazowy. Możemy jechać pokazówkę. I no polecimy sobie już tym Hurakanem, co? Hurakanem. Będziemy jechać przez las deszczowy. Napęd na cztery koła. Tu się niczego nie powinienem obawiać. Spokojnie sobie polecimy to. Bez problemu, myślę. No i start. Gaz do końca, tu się nie muszę niczym przejmować. Jeszcze bym chciał tego Reventona sobie kiedyś wychapać. Tak, gaz do końca, niczym się nie muszę przejmować, dlatego że napęd na cztery koła to jest mega, mega już ułatwienie w Forzie. Naprawdę. Ok. Teraz nawet specjalnie się na tej jeździe nie muszę skupiać, po prostu puszczam gaz na zakręcie, ewentualnie troszeczkę wyhamuję, jest naprawdę w porządku. No i zobaczcie, takie wyścigi są ciekawsze niż tu po mieście, tam się jedzie ile? Cały czas 20 na godzinę, a tutaj się pruje ostro, kurde, ludziska, patrzcie na to. Tutaj jakiś taki sam Hurakan, chyba nawet też wersja Horizon. Patrzcie jak pięknie, tutaj biedny Lexus LFA z napędem na tył. Co oni mi mogą zrobić teraz? No tutaj miałem poważny problem ze stabilnością. O, właśnie. No, to był poważny problem. Wiecie skąd on się wziął? Zredukowałem bieg za mocno, za wcześnie. I to spowodowało, że Hurakan się zdestabilizował. Tak mam tu dyferencjał ustawiony, że się zaczęły koła blokować. No i to z kolei spowodowało, że później ciężko było odzyskać kontrolę nad nim. A to dlatego, że gram na padzie i mam tryb symulacyjny tutaj włączony. I te koła, grając na padzie, one się bardzo wolno skręcają. Na kierownicy chyba by się skręcały trochę szybciej. Gdybym skręcił kierownicą mocno, no to by też te koła się tak samo skręciły w grze. Tak jak powinny w normalnym samochodzie, no nie? No a tutaj niestety jest z tym problem na padzie. Ciężko niekiedy samochód opanować. Oj, może być powtórka tego wyścigu, coś tak widzę. Kurczę, udało się wygrać, było ciężko, było naprawdę ciężko nawet Hurakanem. Tak w niektórych momentach brakowało mi mocy, ale wiecie co,
Te samochody sterowane przez komputer zachowują się nieraz tak dziwnie. Na prostych zaczynają jakoś super przyspieszać. Niekiedy dziwnie wychodzą z zakrętów. Znaczy, mam tu na myśli to, że kiedyś się takimi grami podniecaliśmy, nie? Gdzie możemy się ścigać i w ogóle to było fajne, że to jest 3D i mamy swój samochód. Starsi gracze rozumieją, ale najfajniejsze w grach jest to, że możemy ścierać się z prawdziwym przeciwnikiem, z człowiekiem, który myśli, ale który też popełnia błędy, który może być na przykład zmęczony i tego dnia jechać gorzej, mimo że ma 500 poziom. Może się okazać, że jest po prostu słabszy, albo że ma jakiś wykokszony samochód i nauczył się nim jeździć do perfekcji. A na singlu to się gra zawsze tak samo. Po prostu mamy boty, które z niewiadomych powodów zawsze tak samo jeżdżą. I często też tak sztucznie przyspieszają albo oszukują. To jest takie, no, mniej ciekawe już wtedy, moim zdaniem. Jak pogra się raz multika, no to już się nie chce więcej wracać do singla. Po prostu multik jest ciekawszy. Ja mam tu jeszcze moje GTA z paną. Pojedziemy sobie ostatni wyścig. To jest taki mój koksik, taki mój rodzynek wśród samochodów. Specjalnie go sobie robiłem sam. Długo go sobie robiłem i no jak ty mi się nie uda wygrać za pierwszym razem, to żadnym samochodem. Tego wyścigu jeszcze nie jechałem. No i jestem ciekawy, jak mi pójdzie moim GTA z paną. Teraz to tym bardziej nie wiem, jaki samochód wsadzić na miniaturkę. Ogólnie moim założeniem każdego odcinka jest to, aby jeździć zawsze jednym samochodem i na każdym odcinku innym. No mamy tutaj tych samochodów grubo ponad 300, więc jest z czego wybierać i jest z czego nagrywać, tak? No ale GTA to jest taki mój ulubiony samochodzik. On ma mega przyspieszenie. Powinienem ich tutaj zmiażdżyć. Tak, myślę, że tego Huracana jeszcze można było podkręcić, bo teraz jak się przesiadłem do GTA, mimo że to jest chyba ta sama klasa? Moment. A nie, sorry, GTA ma, to jest klasa S2, Huracan był chyba w S1, no nie? Ale i tak na tle tych innych przeciwników tutaj to jest spano po prostu. Ja jest, bez problemu mogę teraz osiągnąć pierwszą pozycję na tej, powiedzmy, prostej. Zobaczcie, jak ich pięknie doganiam. Ciekawe, jakby sobie moje Lamborghini Murcielago poradziło w takich już prawdziwych wyścigach. Ale na razie jeżdżę. Może Murcielago sobie śmigniemy w następnym odcineczku. Już na wyścigach tych, na mistrzostwach, albo nawet online byśmy sobie sprawdzili. A czemu nie? Właśnie, online sobie pośmigamy. Trochę rzucam moje GTA. Ale dam radę tą Ferrarkę dogonić. Ja mam napęd na 4 koła. Ferrarka ma na tył prawdopodobnie, no ale tutaj to jeździ bot, no nie driver, także on tutaj może mieć napęd nawet i na 6 kół. Wiecie, tak wirtualnie. Ale mam szansę to wygrać, spokojnie. Thank you.
No co myślicie, że ja się będę z nimi patyczkował? Nie ma opcji, oni tu oszukują, to ja też oszukuję. Cyk, i załatwione, pierwsze miejsce. Nie no kurde, dajcie spokój, jak oni się tutaj nieraz spychają, a ja i tak muszę startować z ostatniego miejsca, to co, ja będę tutaj jeszcze raz powtarzał ten wyścig? Chyba nie. Zatem to są boty. Okej, to co, umawiamy się. Następny odcinek robimy online i lecimy jakimś koksem, na przykład Lambo Murcielago, i zobaczymy, jak sobie poradzi na tle innych samochodów. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się, na razie, pa pa.